Książki. Magazyn do słuchania. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, to jest kolejny odcinek podcastu poświęconego książkom. Na początku muszę się przyznać, że kiedy trafiła do moich rąk ta, o której będziemy dziś rozmawiać, to myślałem sobie, no dobrze, świetny temat. Ale to jednak nie jest fikcja, nie jest to literatura, która bierze się z wyobraźni autorki czy autora. Udźwigniemy ten temat czy nie? A potem zacząłem czytać, i tak mnie to wciągnęło, jakbym szczerze mówiąc, czytał najlepszą opowieść szpiegowską. No, tylko. PS jest taki, że to się wszystko wydarzyło naprawdę i to jak najbliżej nas, bo w Polsce. Polska zresztą jest w tej książki tytule Polska na podsłuchu jak Pegazus, najpotężniejszy szpieg w historii. Zmienił się w narzędzie brudnej polityki. Autor tej książki Michał Kokot jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Michał jest dziennikarzem wyborczy, który od kilku lat zajmuje się Pegazusem. Można właściwie powiedzieć, że się zaprzyjaźniliście. To jest szorska przyjaźń. Ręska, to jest szorstka przyjaźń, biorąc pod uwagę to, yy, do czego to zostało, do jakiego celu został ten program użyty w Polsce i właściwie też w wielu krajach, które, no, mówiąc najogólniej, miały problem, czy mają problem z demokracją, z przestrzeganiem praw człowieka, gdzie politycy chcą utrzymać się za wszelką cenę władzy. To zadam jeszcze jedno pytanie osobiste, a dopiero potem wejdziemy w świat twojej opowieści. Czy ty się nie bałeś brać za ten temat? Nie, nie bałem się. Yy, uważałem, że jest bardzo ciekawy, wielowątkowy. Jest coś takiego, że rzeczywiście, jak się rozmawia z ludźmi służb, czy w ogóle się wchodzi w ten świat, yy, zaczynają myśli różne krążyć w głowie. Człowiek się oczywiście zastanawia, czy nie jest gdzieś tam też podsłuchiwany, wirowany i tak dalej, czy gdzieś tam jakiś samochód nie parkuje, w którym ktoś się może znajdować, ale to jest wszystko tak naprawdę związane z tym, że świat służb jest taki. Otoczony taką mgiełką yy, niejednoznaczności. I ona jest celowo rozsiewana, jako zasłona dymna, przed tym tak naprawdę, czego nie powinniśmy odkryć, czego nie powinniśmy się dowiedzieć. Sami ludzie służb yy, są specyficzni w takim sensie, że wydaje mi się, że często sami się gubią w tych swoich opowieściach. To ja może przeczytam początek Twojej książki, zamienię się na chwilę w lektora, żeby Państwo zrozumieli, w jaki sposób Michał pisze i jakiego rodzaju napięcie. Musiało mu towarzyszyć nie tylko w trakcie pisania książki, ale przy zbieraniu materiałów. To jest sam początek, najpotężniejszy szpieki wielki kac, pierwszy rozdział. Stara Toyota podskakuje na wyboistej szosie na wschodzie Polski. Kierowca zerka dyskretnie w tylne lusterko, sprawdzając, czy nie ma ogona. Kilka razy skręca w boczne drogi, by się upewnić, że nikt za nim nie jedzie. Wjeżdżamy w las. Snop światła oświetla pokryte śniegiem świerki. Jest głucha, zimowa noc. Wiecie, że jak teraz będziemy mieli wypadek, to nikt się o tym nie dowie, rzuca mężczyzna z fotela pasażera i zaczyna się nerwowo śmiać. Jest łącznikiem. Umówił mnie z człowiekiem, który ma kontakty w służbach specjalnych, a teraz kieruje Toyotą. Dogrywanie naszego spotkania trwało tygodniami. Był warunek: żadnych telefonów, innych urządzeń elektronicznych i żadnego nagrywania. Łącznik się nieco stresuje, chyba bez telefonu czuje się nieswojo. Obserwuję go z tylnego siedzenia, i przez głowę przechodzi mi myśl, że może mieć rację. Jeśli na oblodzonej drodze rąbniemy w drzewo, z leciwej toyoty niewiele zostanie. A nawet gdy ktoś z nas zdoła wyjść cało, nie wiadomo, jak długo będzie musiał iść do najbliższej chaty, by ściągnąć pomoc. A może to tylko głupie przywiązanie do telefonu? Numery telefonów, prywatna korespondencja, nawigacja. Profile na mediach społecznościowych, hasła, dostęp do konta w banku. Jeśli stracisz telefon i portfel, to koniec. Nie da się zastrzec konta w banku, ani wypłacić gotówki, ani nawet zadzwonić po pomoc. On jest jeszcze z tego pokolenia, że żeby z kimś rozmawiać, musiał się spotykać. Tłumaczyła mnie przed innymi znajoma trzydziestolatka, gdy się okazało, że ja, człowiek po czterdziestce, słabo ograniam Instagrama. Telefon. Najlepszy przyjaciel człowieka. W pandemii kontakty z rodziną i przyjaciółmi zastąpiły sesje na FaceTime, Messengerze, Skype'ie. Wystarczyło kliknąć, żeby zamówić zakupy do domu. W cenie gwarantowany brak kontaktu z człowiekiem. Siatki z zakupami, anonimowy kurier kładł na wycieraczce, pukał do drzwi i znikał. W geście wdzięczności można było mu dać pięć gwiazdek. Strażakom, którzy by nas rozcinali, zaraz po wypadku, też bym dał pięć gwiazdek. Może nawet wystawił pozytywną recenzję. Z zadumy wyrwało mnie polecenie kierowcy: wysiadamy. Z łącznikiem posłusznie wygramoliliśmy się z samochodu. Zatrzymał się gdzieś w lesie pośrodku niczego. Zaraz się przekonamy, czy pojedziemy dalej, mówi kierowca i zaczyna nas przeszukiwać. Gdy przechodzi moja kolej, ciężko wzdycham. Coś się nie podoba? rzuca mężczyzna, przesuwając ręce po moich plecach. Nie, po prostu myślałem, że zanim zaczniemy się dotykać, najpierw zaprosisz mnie na kawę. Próbuję czerstwym żartem rozładować atmosferę. Albo nie widzę dobrze w ciemnościach, albo rzeczywiście nikt się nie uśmiechnął. Wsiadamy z powrotem do Toyoty i w milczeniu przejeżdżamy kolejnych kilkadziesiąt minut, aż wyrasta przed nami drewniana chata na skraju lasu. Pół godziny później siedzimy z herbatą rozparci w fotelach wokół kominka, z którego trzaskają iskry palącego się drewna. Co cię interesuje? Słyszę. No jednak jak z Bonda. Tak to wyglądało. Rzeczywiście. I żeby wejść w ten świat, to nie jest proste. Trzeba się uwiarygodnić. I rzeczywiście ta sytuacja, którą przeczytałeś tutaj, ona miała miejsce. I to było bardzo ciekawe spotkanie. To była cała esencja właściwie tej pracy operacyjnej, która jest też opisywana właśnie w książce. To było długie, czterogodzinne spotkanie, podczas którego nie tylko dostałem dużo informacji, ale dowiedziałem się, jak w ogóle myślą ludzie służb. I dowiedziałem się, dlaczego w ogóle ze mną rozmawiają. Ta sprawa, y, którą właśnie opisuję w książce, ona była bulwersująca też dla samych agentów, którzy zajmowali się y, rozpracowaniem y, brazy, Ponieważ PIS ich wykorzystał. Ponieważ Byli zostali wykorzystani politycznie jako narzędzie. A to są jednak ludzie, y, którzy poszli z, y, do służb y, no, w celu konkretnej roboty, y, mający jakieś ideały, chcący. Ścigać prawdziwych przestępców, a nie wykonywać polityczne polecenia. I pewnie dlatego zgodzili się też właśnie na rozmowę ze mną. I szczerze mówiąc, byłem pod wielkim wrażeniem tego, co opowiadali, co tam się działo i w jaki sposób byli naciskani politycznie, żeby za wszelką cenę dorwać tego, kto rządzącym bardzo bujnie w smak i strasznie ich uwierał. Do tego wrócimy, a teraz od początku samego. Czym jest Pegasus? Gdybyśmy tak to mieli, słuchaczkom i słuchaczom naszego podcastu wyjaśnić, jak koledze albo koleżance przy okazji picia wspólnej kawy, żeby nie było tam wiele informacji o technikaliach, ale tak po prostu do ludzi. To jest taki człowiek, który gdyby to w jakiś sposób personifikować, to jest człowiek, który Wie więcej o nas niż my sami. To jest, yy, my sobie nie zdajemy z tego sprawy może do końca, ale telefon przecież nam towarzyszy codziennie, w każdej niemal sytuacji. To jest program, który yy, ściąga całą zawartość telefonu, wszystko co tam jest. Wie o nas to, z kim się spotykaliśmy, na kogo dzwoniliśmy, z kim rozmawiamy, yy, co nas yy, uwiera, yy, co nas stresuje, jakie mamy fetysze, jakie mamy słabości. To są informacje, które czasami sami przez sobą niechętnie przyznajemy, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób. I to jest y, ktoś, kto ma tak dużo informacji wrażliwych na nasz temat, że używając ich w sposób, powiedziałbym, taki y, no, bardzo niepowołany czy brutalny, jest nas w stanie doskonale zaszantażować. Kto to stworzył i w jaki sposób to się dostało w ręce polityków? Stworzyła to izraelska firma. NSO e, kilkanaście lat temu. E, założyło ją dwóch e, kolegów ze studiów, którzy byli programistami, i w, do spółki dołączył jeszcze ich e, wysoki oficer Mossadu, który był e, bohaterem jednej z wojen. Chodziło o to, żeby mieć kontakty również w wywiadzie. Od początku ludzie, którzy stworzyli ten program, wiedzieli, jak potężną jest bronią e, cyberbronią, tak naprawdę. I dlatego te kontakty były na tym szczeblu potrzebne, po to, żeby ten program sprzedawać w świat. To znaczy, on nie mógł trafić w powołane ręce. Nie mógł trafić do gangów, do przemytników, nie mógł trafić do gangsterów, on miał trafić tylko do rządów państw. Bo się zakładało, że rządy państw to będą tak zwane powołane ręce, tak? Tak, bo rządy państw nie, nie tylko są rynkami powołanymi, ale mają szereg różnych mechanizmów kontrolnych. Mają sądy, mają prokuratorów, którzy dają zgody na inwigilację tym programem, więc jest parę szczebli, y, zanim agent siedzący po drugiej stronie komputera podłączy komuś telefon. Takie były założenia idealistyczne. Po latach ten program trwa, trafił tak naprawdę pod strzech do Europy, no, że nie wszystkie rządy państw przestrzegają tych reguł, które były zapisane w licencji o użytkowanie tego programu. I wykorzystują je do tego, żeby dorwać przeciwników politycznych, niezależnych dziennikarzy, działaczy praw człowieka. Najbardziej spektakularny przypadek, akurat nie z Europy, ale z Bliskiego Wschodu, to jest morderstwo Jamana Kaszogiego, który został zabiony do ambasady saudyjskiej w Stambule, i tam został zamordowany, poćwiartowany. A później przyszła Europa. Później było spotkanie w Budapeszcie. Beatę Szydło z Benjaminem Netanyahu i Wiktorem Mormanem, i tam zapadła decyzja o sprzedaży tego programu na Węgry i do Polski. Czyli to na szczeblu szefów rządu zostało załatwione. Tak, tak się to zazwyczaj odbywało. To jest element dyplomacji Izraela. Był wtedy element dyplomacji Izraela. E, Chińczycy mają swoje pandy, które przekazują. Mhm. Izrael ma cyberbroń. E, Ale i... jak to jest możliwe, przepraszam, wejdę Ci w słowo, bo chcę sobie teraz to y, jakoś wyjaśnić w głowie. Przecież myśmy przez lata, miesiące, lata słyszeli, że w Polsce nie było Pegazusa i rząd nic o tym nie wie, a tu się okazuje, że to sama szefowa rządu, pierwszego rządu po wyborach w 2015 roku, pojechała przybijać piątkę i dobijać transakcji z premierem Izraela. Tajność tego programu to był najwyższy priorytet. Nikt się nie miał nigdy o tym dowiedzieć, że w ogóle taki program jest używany. E, więc y, wszystkie rządy, które, y, rząd a na pewno rząd polski i Węgier, robił wszystko, żeby ukrywać, że ten program istnieje i że. Czyli nas okłamywali. Tak, od samego początku. Y, I to w sposób taki zupełnie ordynarny, można powiedzieć, bo y, gdy sprawa weszła na jaw, y, Michał Woś, który y, był wiceministrem sprawiedliwości, kpił sobie z tego, że jedyny Pegasus, jaki jest, to jest konsola do gier, którą ma na strychu. A jak się okazało, to Woś podpisał. Się pod zleceniem y, przelewu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz spółki y, Matik, która jest zresztą z byłych funkcjonariuszy MO i SB, która, y, Naprawdę? Y, tak. Która w imieniu y, rządu polskiego kupia ten program. Czyli do obsługi Pegasusa i do właściwie zainstalowania go w Polsce wykorzystano sb ków i y, byłych milicjantów? No oczywiście. I to ale, pisowi nie przeszkadzało? Ale czy pisowi przeszkadza to, że były prokurator stanu wojennego jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Z celu, celu święca środki, to absolutnie. No to chodzi o osoby, które są kompetentne, prawda? I które potrafią cel, jaki yy, wymyśliła partia, yy, go zrealizować. Czyli może być złybyle po naszej stronie? No, oczywiście, że tak. No dobrze, i co było dalej, kiedy już Beata Szydło dobiła targu z Beniaminem Netanyahu i program został kupiony? Doszło do sytuacji, w której władza, posiadająca większość w parlamencie, właściwie weszła w stan posiadania aparatu kontroli nad każdym obywatelem. Tak, ale trzeba przy tym powiedzieć, że Pegasus to nie jest tani program i nie ma takich szerokich możliwości, żeby inwigilować każdego. Pegasus służył do inwigilowania polityków, którzy w jakiś sposób rządzącym, mówiąc najprościej, podpadli, bo to jest nie tylko case e, Krzysztofa Brezy, który był szefem sztabu kampanii Koalicji Obywatelskiej, ale też odkrył wiele afer. Związanych z Pisem. Ta najsłynniejsza to chyba była historia nagród, które beata szydło przyznała sobie innym ministrom. Czyli tych pieniędzy, które się należały, tak? I tego słynnego mhm. jej powiedzenia właśnie, że te pieniądze te nagrody mi się po prostu należały, który fatalnie skończył się dla PiS-u. I w efekcie spadło notowania partii 12 punktów procentowych, później trzeba było szukać jakiegoś wroga publicznego, żeby, żeby znowu ludzie zawierzyli partii. Opierało się to na tym, żeby znaleźć ludzi, którzy w jakiś sposób. Ten program będą mogli zastosować. Poczekaj, ale mówisz, że to nie jest tanie. To znaczy, ile to kosztuje? Tak? Jeżeli znamy te liczby, no bo to też pokazuje przecież, jakie pieniądze z naszych podatków są zostały wydane na ten program, przecież rząd nie ma swoich pieniędzy. Ja sądzę, że te 33 miliony złotych, o których wiemy, to jest tylko wierzchołek góry Lodowej. Ja przypomnę, że ta kwota wyszła na jaw tylko dlatego, że Najwyższa Izba Kontroli znalazła faktury z Funduszu Sprawiedliwości. Za które był ten program zakupiony, jak się później okazało. Aż zna nazwa dlatego że szef Najwyższej Izby Kontroli przestał być przyjacielem rządzących, dodajmy. To jeszcze było za poprzedniego e, szefa Czyli jeszcze wcześniej. Tak. Za Krzysztofa Kwiatkowskiego Zgadza udało się, się to ustalić, tak. tak? Natomiast trzeba pamiętać, że ten program ewoluował w pewnym momencie, na pewnym etapie, i on się tak udoskonalił, że wchodząc w technikalia, wystarczyło po prostu komuś telefon, Zainfekować bez wysyłania jakiejkolwiek wiadomości z jakimiś linkami, co jest z przedsięwzięciem strasznie drogim, bo Saudyjczycy, którzy właśnie w ten sposób zamordowali Kaszogiego, oni właśnie posługiwali się tą wersją programu. Wtedy się szacowało, że koszt takiej jednej licencji na jedną osobę wynosi około miliona dolarów nawet. Więc ja rozmawiałem też z ludźmi, którzy zajmowali się tą techniką operacyjną, w przeszłości oni wszyscy powtarzają, że to jest niemożliwe, żeby ten program y, kosztował tylko te 33 miliony złotych. Biorąc pod uwagę to, że później ewoluował, był bardziej doskonały, było łatwiej inwigilować osoby w Polsce, a do tego no, też pieniędzy kosztowało jego utrzymanie y, przez 3 lata. To są dziesiątki milionów złotych, moim zdaniem, które mogą zostać na to wydane, i pewnie dowiemy się tego dopiero, gdy zostaną odtajnione wszystkie y, informacje na ten temat. A to może zrobić szef CBA, premier. Książka Michała, proszę Państwa, przypomnę, tytuł Polska na podsłuchu, jest tak skonstruowana, że przede wszystkim jest opowieścią o konkretnym przypadku. Czyli o tym, jak Pegasusem śledzono i próbowano zniszczyć Krzysztofa Brejzę i jego rodzinę. Przypomnę, że ojciec senatora jest prezydentem Inowrocławia od wielu, wielu lat. Ale tutaj pojawiają się też inne nazwiska osób, które były podsłuchiwane, między innymi prezydent Sopotu. Długa jest ta lista, wcale nie tak krótka, jakby się mogło wydawać, więc pieniądze na pewno rząd posiadał. No ale teraz wejdźmy głębiej w tę historię. Czy Bejza był pierwszą osobą? Czy jesteśmy w stanie to ustalić? Jak to w ogóle wyglądało? Znaczy, jak Pegasus zaczął działać w Polsce? Jak rząd postanowił dzięki temu wziąć się za swoich przeciwników? No tu zaskoczenie, bo pierwszą osobą nie było nikt z opozycji, tylko z PiSu: czyli Bartłomiej Misiewicz, czy Mariusz Antoni Kamiński. Ten Misiewicz, który wyleciał z Ministerstwa Obrony, któremu przyznawano medale, lub sobie sam przyznawał medale. Przed i, którym salutowano. Przed którym salutowano i który lubił się bardzo bawić w tym Ministerstwie Obrony. Później, gdy został wyrzucony, postanowił stworzyć firmę lobbingową i do dzisiaj ma zarzuty płatnej protekcji. Obiecywał kontrakty z rządem, i to Pegasus wobec niego został po raz pierwszy zastosowany. I to jest nic dziwnego, bo CBA za pierwszego rządu PiSu też najpierw polowała na swoich, mm -hmm. tłumacząc tym właśnie, jak uczciwa ta partia jest. Natomiast bardzo szybko. To jakoś łudząco przypomina metody sowieckie z pierwszej połowy XX wieku. Te metody są dokładnie takie same. Chociaż w tym akurat przypadku to nie chodziło o, yy, o tych, którzy zagrażają yy, gdzieś tam partii, tylko są już jakby poza marginesem. Poza no wiesz, ale zawsze czystka się przyda. Można pokazać, że ma się czyste ręce. Raz, że się przyda, a dwa, że nie wiadomo, co niego się tak naprawdę jeszcze mają, prawda? Mm -hmm. Bo mi się być przecież miał wgląd do różnych tam tajemnic. I wiemy też z tej listy Pegasusa, że CBA podsłuchiwało też osoby, które mogły mieć wiedzę o np. Mariuszu Kamińskim, Macieju Wąsiku. To był niejaki Tomasz Schweigert, który napisał książkę o Kamińskim. On również był podsłuchiwany Pegasusem i to kilkadziesiąt razy, jest naprawdę na szczycie tej listy. Więc ludziom w służbach zależało też na tym, żeby dowiedzieć się o tym, jak dużo o nich wiedzą inne osoby, które się przewijały. Czy są realnym zagrożeniem? Czy są realnym zagrożeniem? I tym realnym zagrożeniem byli też opozycjoniści. W przypadku Karnowskiego, no cel polityczny... Dodajmy Jacka, prezydenta Sopotu, Jacka Karus nazwisko pojawia się w mediach publicznych i prywatnych nie tylko, gdy chodzi o Prezydenta Sopotu. Tam chodziło o odbicie trójmiasta, czy znaczy trójmiasta tego bastionu e, liberałów, z którego wywodzi się Tusk, którego PiS no nie może odbić już od, od właściwie od, 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 od upadku komunizmu, prawda? Bo, bo tam, no od powstania samorządu, tak. Od powstania samorządu. E, żona Karnowskiego, e, ta sama ekipa, o której właśnie pisze w książce, polowała już za pierwszego rządu PiSu. I również próbowali mu udowodnić różne przestępstwa. Tam postępowanie wobec niego toczyło się śledztwa 10 lat. Skończyło się kompletnie niczym. Wszystkie sądy go uniewinniły z zarzutów, a rozpracowywał go ten sam agent, który 10 lat później rozpracował Krzysztofa Brejza, który zajmował się właśnie politycznym śledztwem w jego sprawie. Ta sama ekipa, która do pierwszego rządu PiS zajmowała się Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, 10 lat później wchodzi, dostaje Pegasusa, i zaczyna rozpracować Krzysztofa Brejza. A pogeum tego dzieje się podczas poprzedniej kampanii wyborczej, gdzie materiały, które zostały przez Pegasusa zastane z jego telefonu, w zmanipulowanej formie są pokazywane w rządowej telewizji. I to było na miesiąc przed kampanią wyborczą, co było problematyczne bardzo dla opozycji wtedy. Oni musieli udawali, że nie są wielbłądem. To było trudne, bo nikt wtedy nie wiedział o istnieniu Pegasusa, nikt nie wiedział, co tak naprawdę się dzieje, skąd te informacje, które pokazywane są w telewizji się wzięły. ale chwilę się... będzie o tych... Przerwę ci, przepraszam, bo masz w głowie oczywiście całą tę opowieść, a ja chcę ją jeszcze jakoś e, uporządkować dla osób, które nie czytały twojej książki, które nie zajmują się, tak jak ty, od lat Pegasusem. Zanim o tych e, informacjach i o tych konkretnych przypadkach, które podajesz i przykładach, to myślę, że jeszcze jedną rzecz musimy wyjaśnić, bo wspomniałeś o tym, że były dwie wersje Pegasusa, ta droższa, nie wymagała już tak dużego zaangażowania służb, żeby zainfekować telefon. Jak to wyglądało na tym poziomie, kiedy na przykład właśnie telefon Misiewicza czy brazy zostały zainfekowane Pegasusem i Pegasus przejął kontrolę? Co trzeba było zrobić, żeby dać dostęp do własnych danych? Trzeba było kliknąć w SMS-a z linkiem prowadzącym do Pegasusa, ale udającym linka do zupełnie czegoś innego. Ale SMS przysyłały służby, tak? Tak. Mhm. Przy czym, no i właśnie ten Pegasus, czyli ten, który wie o nas tak dużo, wiedział albo przynajmniej próbował imitować to, że wie, co nas interesuje. To znaczy ten SMS był bardzo wiarygodny. On mógł dotyczyć na przykład sklepów, w których robimy zakupy albo kuriera, firmy kurierskiej, która dawno coś dostarczyła. Ale to oznacza, że musiałeś być śledzony wcześniej, jeszcze nie Pegasusem, Bo tak? byłeś. Uh -huh. Bo y, za każdym razem, zanim w ogóle Pegasus został zainstalowany, CBA prowadziło taką klasyczną metodę operacyjną, czyli obserwację i podsłuch na słuchawkach. Agent operacyjny z CBA godzinami, co dyżury u nich trwają nawet do doby czasu, Siedział na słuchawkach i próbował dowiadywać się... Co figurant, czyli ta osoba, którą chcemy właśnie inwigilować pegasusem, co robi? Nie to jak z tych dokumentów SB, jak się czyta dzisiaj. Bo to są te same metody, no. sprawa no. operacyjnego rozpoznania. To jest też, jakby jaszczurka, która dotyczyła brezy, no to, to jest język jakby też właśnie z, z okresu PRL-u. Tak? No to techniki operacyjne się w ogóle nie zmieniło tego czasu. To była klasyczna metoda taka, no, śledzenie, dowiadywanie się, tworzenie profilu psychologicznego osoby, która ma być inwigilowana. Znaczy ten agent musiał się dowiedzieć, jakie masz słabości co cię interesuje i na co się da tak naprawdę złapać. No tak, w przypadku Brejza to była na przykład informacja, w którym sklepie polityk kupuje garnitury. Tak, bo agent, który był na słuchawkach, wiedział, że on w tym sklepie był, słyszał, jak, robi te, jak kupuje ten garnitur, jak rozmawia ze sprzedawcą i dokładnie wiedział, że w tego dnia był w tym sklepie, więc jeśli mu wyślę parę dni później jakąś promocję, może będzie szansa, że znowu się na to złapie. Mm -hmm. Jeśli jechał autostradą, odbijał gdzieś na bramce kartę albo płacił za przejazd, no to wiedział wtedy też, że ewentualnie gdzie tą autostradą wracą. Dlaczego nie wsypmuje SMS-a, może z jakąś nową aplikacją? Może kliknie w nią i dzięki temu ten Pegasus zostanie zainstalowany na telefonie. Co oczywiście jest wykorzystywaniem naszej słabości do mediów społecznościowych i w ogóle techniki, prawda? No bo wielokrotnie. Słyszymy o tym, że konta w mediach zostają przejęte przez ludzi, którzy nas do czegoś zachęcają, albo dostajemy z niepotwierdzonego źródła informacji. Jak nie potwierdzisz tożsamości, to twoje konto wygaśnie i tak dalej. I to jest cyk, metoda, żeby dać się wkręcić. No to jest właśnie taki mechanizm psychologiczny, tak? Że jest jakaś okazja się nadarza, więc dlaczego by z niej nie skorzystać? Izraelczycy prowadzili szkolenia dla CBA z tego. Wtedy te 33 miliony złotych, o których mówimy, była też kwota szkoleń, e, które mhm. panowie z NSO z Izraela przylecieli do Polski i tłumaczyli właśnie agentom, jak mają te e, SMS-y konstruować, e, jakiego rodzaju profili psychologicznych używać do tego, żeby ta ofiara się na tego Pegasusa złapała. Zanim e, Pegasus zostanie zainstalowany w telefonie, dbano o to, żeby to było legalnie, prawda? To jeszcze państwo musiało dostać pozwolenie. To znaczy, wytypowano już osobę, która ma być podsłuchiwana. Wiadomo, jakie ma słabości, gdzie chodzi do sklepu i tak dalej, ale no to jest, bym powiedział, taka dość już stara metoda podsłuchu. Klasyczna. Klasyczna, tak. Zanim Pegasus, to jeszcze trzeba zdobyć podpis. Kto się podpisywał, kto naciskał i w jaki sposób na przykład otrzymano zgodę na to, żeby... Telefon Krzysztofa Bejzy został przejęty przez Pegasusa. Wiemy, że to była już narada na najwyższym szczeblu politycznym. Podpisał się pod y, wnioskiem Grzegorz Ocieczek, ówczesny wiceszef CBA i znajomy zresztą też Bugdana Święczkowskiego, który y, zaopiniował pozytywnie ten wniosek. Na najwyższym szczeblu to znaczy, sugerujesz albo wiesz, że nowogrodzka, tak? Nie, bardziej Solidarna Polska. Wtedy dzisiaj suwerenna Polska, czyli Zbigniew Ziobro. Czyli sojusznik nie zawsze, ale jednak. Tak, wtedy, mhm. wtedy zresztą sojusznik bardzo, bardzo ścisły. Pamiętajmy, że to z pieniędzy Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli zresztą tu Ziobry, został ten program zakupiony tak naprawdę. Co zresztą stało się w ogóle niezgodnie z prawem, i złamaną ustawę o finansach publicznych, i ustawę o służbach specjalnych. Ale tak, no, Bogdan Święczkowski, który był wtedy prokuratorem krajowym i zastępcą Ziobry, podpisał się pod tym wnioskiem i złożył go właśnie wcześniej wiceszef CBA. Wiemy też, że gdy ta sprawa już zaczęła nabierać toku. Wniosek do sądu, tak? Wniosek do sądu. Mhm. Sędzia, który ten wniosek zobaczyła, nie wiedziała w ogóle, że to jest Pegasus. Bo nikt nie wiedział w ogóle o istnieniu Pegasusa. To był wniosek, w którym. Służby prosiły o, to się nazywało formalnie, kontrolę operacyjną końcowego urządzenia teletechnicznego. Czyli jest tak, że sędzia też człowiek wykorzystano naiwność. Nie wiedzę, mm -hmm. ale też y, przepracowanie, może trochę wygodę. Jedyny sąd, y, który zatwierdza tego typu wnioski, to jest tylko sąd okręgowy w Warszawie. Sędzia, który ma 30-40 wniosków do rozpatrzenia dziennie, a czasami 70, to on już nie patrzy właściwie, co tam jest napisane, tylko. Taśmowo zatwierdza, w wielu przypadkach tak, tak się działo. I to nie byli tylko sędziowie, jak nam się może wydawać, po neokrs, ale też po tej dobrej stronie yy, barykady, powiedzmy, którzy no po prostu z powodu tych dużej ilości wniosków, nie chcę powiedzieć, że lenistwa, zatwierdzali taśmowo. No ale momencie. jeden z twoich rozmówców, sędzia, mówi, no przecież w coś musimy wierzyć. Wierzymy w to, że w służbach pracują rzetelni, odpowiedzialni, uczciwi ludzie. Ale to jest problem w ogóle nas wszystkich. Bo my wszyscy myślimy, że... I chcemy myśleć, że żyjemy w państwie, które nas chroni, które nas strzeże, które ma prokuratorów, którzy ścigają przestępstwa prawdziwe, a nie wydumane, i służby, które zajmują się łapaniem przestępców, a nie ściganiem y, jakichś politycznych przeciwników. Ja wielokrotnie, y, nawet wśród dziennikarzy, słyszałem takie pytania, czy na pewno na tego Braze to nic nie było. No bo jeśli wychodzimy z założenia, że jeśli prokurator stawia zarzuty, to coś musi być. W Polsce niestety istnieje. Domniemanie winy, a nie niewinności. I trzeba też pamiętać, że PiS, który doszedł do władzy w 2015 roku, kompletnie wywrócił cały wymiar sprawiedliwości do góry nogami i zupełnie sobie go podporządkował. Zaczęło się od służb, później była prokuratura, a później wzięli się za sądy. I to wszystko służyło temu, żeby zrealizować konkretne polityczne cele. Kiedy już była zgoda sądu e, i agenci byli gotowi, wiadomo w którym momencie Krzysztof Brejza łyknął Pegasusa? Na samym początku, w dniu, w którym sąd zatwierdził wniosek tego samego dnia. To bardzo się musieli spieszyć. Bardzo się spieszyli, bo y, zaczynały się wybory do Parlamentu Europejskiego miesiąc później i obiecywali sobie po tym, że znajdą dowody na to, że y, finansuje na lewo kampanię przed tymi wyborami do parlamentu. Później, gdy to się nie udało, obiecywali sobie, że znajdą dowody na kampanię do parlamentu krajowego, która była y, pięć miesięcy później. Ale myślisz, że on został wybrany dlatego, że był takim, z ich punktu widzenia, pyskaczem, czyli ktoś, kto po prostu stawał na mównicy Sejmowej i mówił: tu afera, tu afera, tu nielegalne pieniądze i tak dalej. Chodziło o to, żeby go uciszyć, zrobić z niego kozła ofiarnego, przestraszyć co? Ta sprawa pewnie by się w ogóle nie zaczęła, gdyby nie była działaczka PiSu, która zaczęła pomawiać e, BREZE o to, że na lewo finansuje kampanię wyborczą on i jego ojciec, czyli prezydent Inowrocławia. Ona jest główną oskarżoną w aferze inowrocławskiej i to ona według prokuratury ukradła z urzędu 280 tysięcy złotych który posłużył do budowy jej domu. Oczywiście nie w całości wzięła też kredyt. Wydaje mi się, że kiedy się zaczynała ta historia, to akurat tej informacji, że była działaczką PiSu, nie można było usłyszeć w mediach publicznych. Nie, ona była gdzieś tam rzeczywiście pomijana, natomiast ona była przez kilka lat w pis -ie. Zresztą kradła te pieniądze z urzędu razem z inną działaczką PIS-u, dobrą znajomą, która startowała nawet do Parlamentu Europejskiego z tej listy, jak się później okazało. No Ta informacja była ukrywana. Ona, ona nie była jawna w ogóle w żaden sposób, ale też trzeba pamiętać o tym, że te służby, które rzuciły się nagle na te jej zeznania i wzięły je za dobrą monetę, w ogóle ich nie weryfikowały. Znaczy, przyjęli, że tak jest. Że to, co ona mówi, próbując się bronić przed tym, że była tylko narzędziem, a nie ona te pieniądze kradła, lecz kazali jej to robić brajzowie, te informacje w ogóle nie były weryfikowane. Czyli ona powiedziała to. Co oni chcieli usłyszeć? Oni w sensie agenci, ale też władza, tak? I okej, okay, mamy Dokładnie to, idziemy tak. dalej. Ona była ona doskonale wiedziała, czego agenci chcą usłyszeć. Doskonale. Mm -hmm. Bardzo sprytna osoba, która miała rozeznanie też jakby w, można powiedzieć, tej charakterystyce polityki w ogóle lokalnej. Wiedziała po której stronie kto jest i co komu można powiedzieć. Nie wiedziała jednego, że ta delegatura w Bydgoszczy yy, jest potwornie upolityczniona, a człowiek, który ją dowodził, sam zajmował się właśnie politycznymi śledztwami 10 lat wcześniej i ściągnął do pracy ludzi, którzy również polowali na polityków 10 lat wcześniej. Więc tu się jakby zgrało wszystko w jednym momencie, można powiedzieć. To jest historia właściwie o ruinie moralnej, która powstała z zapisu. Bo ta działaczka, która była w urzędzie, ona poszła na skróty, chcąc się wzbogacić, zaczęła kraść. Człowiek, który kierował delegaturą CBA w Goszczy, też chciał pójść na skróty, zbić e, jakiś kapitał na tej historii, obiecując sobie potem zapewne, że to będzie trampoliną polityczna dla jego kariery. Wreszcie to samo obiecywali sobie ludzie na wyższym szczeblu w Ministerstwie Sprawiedliwości i UZiobry, którzy ochoczo te wnioski o e, inwigilację zatwierdzili. To samo robiła państwowa telewizja, używając tych materiałów, które ciekły ze służb i publikując je przed wyborami, bo ci tak zwani dziennikarze właściwie funkcjonariusze telewizji rządowej bardzo ochoczo powielali te tezy, które ta działaczka pisu wygłaszała, kompletnie w ogóle niezwiązane z rzeczywistością i wymyślone historyjki, czyli nie weryfikowali niczego. Nie weryfikowali niczego z, 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 przez bardzo długi czas. Znaczy pierwsza osoba, która zaczęła w ogóle w CB weryfikować te historie, to była agentka w ogóle z zewnątrz, która przyszła do pracy i zobaczyła w ogóle, co tam się dzieje. I wtedy złapała się za głowę i zaczęła robić konfrontację między tą działaczką PiSu, a osobami, które pomawiała. I to było trzy lata po tych wyborach. To był 2022 rok. To, to jest naprawdę świeża sprawa, kiedy ona zaczęła to robić. I dopiero wtedy wychodziło, że ta działaczka zaczęła się wycofywać. Mówiła, że to był skrót myślowy. O tym, że Brajzowie mieli finansować tą kampanię na lewo, że oni jednak nic nam nie zlecali, że tu w sumie nic nie było i że absolutnie nie, a tak w ogóle to ona już nie może dalej rozmawiać, bo się zestresowała i musi iść odpocząć. Była pod dużą presją i to była pierwsza osoba, która zaczęła w ogóle konfrontować jej kłamstwa tej całej historii. Wcześniej każdemu to było na rękę. Gdy ta sprawa w trakcie kampanii wybuchła w telewizji rządowej i Brajza musiał się tłumaczyć. Cała opozycja z tego, czy ukradli, czy nie ukradli te pieniądze w kampanii, wiem, że w Bydgoszczy, w CBA panowała euforia. Mimo, że nie było żadnego y, dowodu na to, że, że rzeczywiście te jej oskarżenia są poparte jakimkolwiek dowodem, oni się po prostu cieszyli, że to jest sprawa głośna na całą Polskę. Że wszyscy mówią o tej sprawie, a oni ją wykryli. No to jest zupełne pójście na skróty i świadczenie. Ale właśnie, chyba trudno wykryć coś, co się spreparowało. No tak, ale to jest właśnie to pusi na skróty, tak? które funkcjonowało w tym myśleniu tych ludzi. Znaczy dla nich się liczyło to, to, co jest tu i teraz. I to jest właśnie myślenie też w ogóle o państwie i yy, o państwie PiSu. To znaczy każde kłamstwo czy manipulacja jest dobra, jeśli można osiągnąć jakiś cel i yy, no cel uświęca środki, tak? No i nie, nie liczy się to, czy, yy, czy ta historia zostanie udowodniona za jakiś czas, czy też nie. Jest tak, gdy dostaje się pozwolenie na podsłuch, Ustaliliśmy już, że osoba wydająca to pozwolenie w sądzie w Warszawie nie miała pojęcia, że chodzi o Pegasusa, że ono jest czasowe. Przez jakiś okres służby mogą podsłuchiwać, śledzić i tak dalej. Jak było w przypadku Blazy? Tutaj też prawdopodobnie zostały złamane wszystkie procedury, bo yy... można właściwie zapytać za chwilę, czy gdzieś nie zostały. No, to jest dobre pytanie, bo ja właściwie teraz pomyślę o tym, o tej całej historii, yy, to znaczy, teoretycznie były zgody z prokuratorów i, i sądów na te. I to jest właśnie ta wersja, którą na przykład teraz słyszymy od premiera Morawieckiego czy w ogóle od rządzących. Tylko to jest puste w środku i to jest nieprawda, bo jeśli pomyślimy o tym, że yy, prokuratorzy twierdzą dzisiaj, że nie wiedzieli w ogóle nic o tym Pegasusie dyskusyjna sprawa, którzy prowadzili tę sprawę, ale że nie wiedzieli sędziowie, to jestem w stanie uwierzyć, no, to, no to, to, to twierdzenie o tym, że zatwierdzał to sąd i działo się wszystko, lega artis, jest to no, kompletną bajką. No a kto obsadzał sądy i czy w zgodzie z konstytucją? To też, ale to nie ma znaczenia, bo jeśli sędzia nawet yy, w dobrej wierze ten wniosek zatwierdzał, ja rozmawiałem z sędziami, z prokuratorami, tam w tym wniosku nie było napisane, że jest Pegasus. Nikt w ogóle nie wiedział o istnieniu takiego programu. Oni sądzili, że to jest tak naprawdę zgoda na to, żeby komuś wejść do domu i zabrać komputer z marnym dyskiem. Tak to rozumieli. A nie, że ktoś wchodzi do telefonu Tobie lub komuś innemu mm -hmm. i przegląda całą jego zawartość. I jeszcze więcej, przegląda zawartość 10 lat wstecz, szukając czegokolwiek, jakiegoś SMS-a, podejrzenia, że mogłeś z kimś rozmawiać o czymś, żeby dać się jakieś przestępstwo. Przypiąć, bo tak było w przypadku Braze. Więc sędzia, który dawał to, tą zgodę, on dawał ją zgodę na miesiąc, a agenci w tym czasie, co by oznaczało, że przez miesiąc mogą podsłuchiwać kogoś tak, nie wigilować. Tylko, że agenci ściągali zawartość SMS-ów 6-5 lat wstecz. I tego mhm. sędzia nie wiedział. to było złamanie procedury, złamanie prawa. W książce Polska na Podsłuchu Michał Kogot, który przypomnę, jest naszym gościem dzisiaj w Książkach Magazynie do Słuchania, oddaje klimat tamtych miesięcy, kiedy Pegasus był w grze i kiedy decydował na przykład o wyniku wyborów, właściwie kiedy się twoją książkę przeczyta, no to nabywa się przekonania, że poprzednie wybory parlamentarne za chwilę kolejne nie były uczciwe, ale pokazujesz też portret rodziny, polityka, którego śledzono, to w jaki sposób ludzie reagowali na doniesienia w mediach państwowych, to jakim ciężarem dla osób, które były pomawiane, oskarżane, było no, wytrzymanie tego napięcia, jaką cenę się za to płaci. Teraz nie będziemy tego omawiać w naszej audycji, to znajdą Państwo w środku. To jest też, myślę, przestroga dla wielu spośród nas, jak sobie radzić albo nie w takich sytuacjach, i ile zależy od wsparcia, pomocy i zaufania ze strony osób, które naprawdę są nam bliskie. Chciałbym pójść dalej w tej opowieści, to znaczy, w którym momencie Blaze'a, czy też małżeństwo Blaze'ów, bo żona senatora przez cały ten czas stała, stoi przy nimi, go wspierała, jest prawniczką, zaczęła składać potem wnioski i tak dalej. Za chwilę o tym powiemy, ale w którym momencie zorientowali się, że Pegasus został użyty przeciwko nim? Oni no się dowiedzieli tego, gdy właściwie gdy informacja o tym Pegasusie stała się jawna, czyli Breza był pierwszą z osób wymienionych jako podsłuchiwana. My już to już może nie pamiętamy, ale... To, to było międzynarodowe się... śledztwo, prawda? Jeszcze nawet nie. To była historia, którą podało... Międzynarodowe śledztwo było latem. 2021 roku, mm -hmm. a pierwsza historia o tym, że Polacy znajdują się na liście osób inwigilowanych, została podana dzień przed Bożym Narodzeniem 2021. Nikt już tego nie pamięta, prawda? Tak. Tyle się wydarzyło. I Brejza był wśród trójki osób. Tam była Ewa Wrzosek, Roman Giertych i Krzysztof Brejza. Eee, I to była ta trójka właśnie osób, o której agencja Associated Press podała, że była inwigilowana eee, w pierwszej kolejności. Ewa Wrzosek, przypomnijmy, to prokuratorka, która nie chciała współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości przy przy kontroli wyborów kopertowych. Mhm. Gier tych no, polityk, prawnik. Tak, tak. też związany z opozycją, były mhm. też politycznie tak naprawdę e, niewygodny dla władzy. Cała ta trójka była niewygodna dla władzy. Dlatego to było takie wstrząsające wtedy. Rząd zaczął pospiesznie zaprzeczać, że w ogóle nie ma tego Pegasusa. W końcu jednak nie był w stanie już to mu zaprzeczyć. Ja później napisałem taki tekst w lutym, gdzie doszliśmy do tego, że nie tylko Breza był inwigilowany, ale również jego otoczenie. To znaczy jego ojciec był również wigilant Pegasusem, jak się okazało. Znaleźliśmy. A to działa tak, Michał, że na przykład rząd kupuje 6 licencji, ale może skorzystać z każdej licencji w przypadku więcej niż jednej osoby, bo przeskakuje z podsłuchu na podsłuch? Dokładnie nie? tak. Aha. 40 licencji niby kupiło CBA, ale można, ale też 40 licencji jednocześnie. Czyli jeśli kończysz podsłuch, wigilację jednej osoby, to możesz tak naprawdę przeskoczyć na kolejną. Czyli przełączasz się na przykład z syna na ojca. Dokładnie tak. Mhm. Zresztą CBA myliło jednego z drugim, jak się później okazało. E, więc wysyłali SMS -y, e, ojcu, które czy, się syna. czy płakać. No, to też właśnie świadczy o tym, kto w tych służbach pracował i, e, i pracuje nadal. Nam się wydaje, że to jest świat służb, to jest James Bond i jakiś e, sympatyczny atrament i człowiek, który mówi w 18 językach i potrafi się bić jak Bruce Lee. No niestety ta historia pokazuje czarno-białym na białym też do jakiego partactwa dochodziło, mówiąc wprost podczas tej pracy operacyjnej yy, nad nimi. Jakie siły i środki zostały w ogóle zaangażowane w to, żeby za wszelką cenę udowodnić im przestępstwo? Na to poszły grube miliony z budżetu państwa. Yy, ci ludzie, którzy zajmowali się próbą udowodnienia im przestępstw yy, z pobudek politycznych, przecież w tym samym czasie powinni tak naprawdę łapać prawdziwych przestępców, a nie zajmować się czymś takim. Yy, no ale kiedy byłeś za ich za rękę złapał? Brajza ich złapał za rękę wtedy, gdy to zostało podane do informacji i gdy my wyboczy potwierdziliśmy, to było takie śledztwo razem wtedy prowadzone też z tygodnikiem Decide, że jego telefon, telefon jego ojca, jego asystentki znajdowały się na liście inwigilowanych. Jego telefon zresztą był też sprawdzony przez kanadyjskie organizacje Citizen Lab. I to ona tam wykryła, że były 33 ingerencje w jego telefon. 33 razy agenci zapinali mu Pegasusa mówiąc językiem potocznym. Później, ja w trakcie pracę tą książką, jeszcze znalazłem więcej dowodów na to, że tych prób było 40, a nie 33, tak naprawdę. I one się działy w zaskakujących momentach, głównie podczas kampanii wyborczej do parlamentu. Natomiast no, jest też taki fragment, którym chyba mogę zdradzić wydaje mi się, jest najbardziej wstrząsający. Ta kampania, która była wtedy prowadzona przeciwko opozycji, uderzała mocno też w Brajzów. W pewnym momencie ten hejt, który był tak zintensyfikowany spowodował to, że policja sama z siebie przydzieliła Brejzom ochronę. Oni dostali takiego pilota do wywoływania najbliższego patrolu policji, bo ktoś zagroził śmierć ich dzieciom. Co też pokazuje, że właściwie nie wiedziała lewa ręka państwa, co czyni prawa. Zgadza się, bo gdy Brejza po wyborach poszedł ten sprzęt oddać do komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, i znaleźliśmy na to dowód właśnie na podstawie tych logowań do jego telefonu. 15 minut po tym, gdy przekroczył próg tej komendy, żeby oddać tego pilota i ten, ten sprzęt, agenci CBA po raz ostatni zalogowali się na jego telefonie Pegasusem. To jest sytuacja paradoksalna, w której policja broniła Brejzów przed skutkami tego, co robiły służby specjalne, próbując za wszelką cenę udowodnić im przestępstwo, ale też przekazując informacje, które zebrali telewizji rządowej która przyczyniła się do tego, że spadł na jej gigantyczny hejt. I to jest historia tak naprawdę. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To jest ten ludzki aspekt i ta cena, którą oni musieli za to zapłacić. No i to skończyło się oczywiście dla nich dobrze, ale tak jak powiedziałeś, no gdyby nie determinacja żony Krzysztofa Brazy, Doroty Brazy, to nie wiadomo, jak ta historia by się potoczyła. Ona zaczęła walczyć o to w sądzie, aby prawda wyszła na wierzch. I ja powiem szczerze, że my... Często nie żałujemy polityków. Uważamy, że powinni mieć grubą skórę, powinni być przyzwyczajeni do hejtu, mm -hmm. ale ja nie jestem pewien, czy gdyby ta historia trafiła na zwykłego Kowalskiego, który był inwigilowany w taki sposób, na którego spłynął taki hejt, to myślę, że wiele po prostu by się załamało i zamknęło w sobie i nie chciałoby walczyć o to, żeby prawda wyszła na jef. To ja teraz przeczytam fragmenty. Brzydkie słowa, wypikamy. 163 strona książki Polska na podsłuchu. Wiadomości wysyłane do inwigilowanego Pegasusem polityka, pisane w różnych miejscach, komentarze itd. Rafał, czy 21 sierpnia podaj się do dymisji Cwelu. Tomasz K., jak tam twoja farma, trolu? Nadchodzi wasz koniec. Jesteś kłamliwym i zdradzieckim robaczkiem. Paweł K., 24 sierpnia jesteś gwoździem do trumny swojej z partii. Tomasz D., tego samego dnia, ty jedyny kondonie, wieszaj się. Do tego komentarze na prawicowych portalach. Gonić menta, Wajdak spłodził wajdaka To o Ryszardzie Brejzie i jego synu. Brejza dostaje też wiadomości kierowane do niego bezpośrednio na Messengerze. Robert K., 25 sierpnia. Bandyta i Łotwy jesteś, ty zjedna faszystowska żydowska morda. Sprawiedliwość ci dopadnie śmieciu. Andrzej F., 27 sierpnia. Proponowałbym się nad sobą zastanowić i zorganizować ochronę, bo po ujawnieniu tego, co bezczelnie tu błąd, pisownia oryginalna, zachowana robiliście, może pojawić się wiele osób chcących zrobić wam to, co zrobił pewien dżentelmen z prezydentem jednego z nadmorskich miast, czyli porządek, jak powiadają niektórzy. Ale idziemy dalej. Brejza, ty typowy pierdolony poloczkowy skurcy, nie, Zdechniesz, kurwo. To wiadomość od polityka Krisa G., Bogdanka w wiadomości prywatnej. Ty, zasyany padalcu, mam nadzieję, że skończysz w więzieniu. No i jeszcze jeden tweet. Masz mordę jak szczur. Twoje dzieci wiemy, gdzie chodzą do szkoły. Zacznij się bać. I to był ten właśnie tweet, po którym policja przydzieliła Brejzie ochronę. Bo to już było zagrożenie, właśnie groźba zagrożenia życia czy zdrowia jego dzieciom. I po tym żartu się skończyły. I oni żyli w tej atmosferze do końca wyborów tak naprawdę. Więc to zupełnie sparaliżowało go też jako polityka pewnie. Może nie zupełnie, ale no, trudno prowadzić normalne życie zawodowe, mając już z tyłu głowy, że takie informacje się dostaje i zagrożenie jest wobec najbliższej rodziny. Więc to był efekt właśnie działalności służb, działalności Pegasusa. I co więcej, to trzeba podkreślić, ta historia się nie skończyła w ogóle. Bo te osoby, które inwigilowały Brejzów, Pegasusem, one za to nie zapłaciły żadnej ceny. Przeciwnie, one zostały nagrodzone. Szef delegatury, który kierował tą sprawą, trafił na intrantne stanowisko w Orlenie, gdzie zarabia dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jego zastępczynią została ówczesna zastępczyni w delegaturze CBA, która wcześniej pracowała. Czyli sobie otwarła w wolenia. Zgadza się. Agent, który prowadził tą sprawę, odszedł na emerytura, wcześniej jeszcze mu podwyższono parametry, żeby dostawał więcej pieniędzy. Więc tak naprawdę nikomu z głowy nie spadł, a przeciwnie, dostali za to nagrody. No a Bogdan Święczkowski, który podpisywał te wnioski i konsultował całą sprawę. No, gdy... on ma immunitet do 2031 roku, jeżeli nic się nie zmieni z Trybunałem Konstytucyjnym. I przypadkiem trafił do tego Trybunału w momencie, gdy cała sprawa z Periusem zaczęła wychodzić na światło dzienne i było wiadomo, że kwestią czasu jest tylko to, żeby ujawnić nazwiska tych, którzy byli za to odpowiedzialni. Ja przeczytałem Państwu te wiadomości, które Michał w książce podaje, by pokazać atmosferę, Jaką stworzono wokół osób podsłuchiwanych Pegasusem, ale też nie bez znaczenia jest tutaj, myślę, rola mediów, tak zwanych publicznych, w całej tej nagonce i w grze politycznej, no bo oni, na przykład, mówię o chociażby TVP Info, dostawali właściwie od służb gotowy materiał, by rozsyłać go dalej, i w pewnym momencie to jest szokujące, jak los jednak sprzyja dochodzeniu do prawdy. Psuje się telefon Krzysztofa Brejzy, i on w małym lokalu gdzieś w toruniu chyba, oddaje go do naprawy, okazuje się, że udaje się odzyskać dane i co wynika z przeszukiwania wiadomości, które pokazywano w telewizji, że to, co było podawane w mediach jako wiadomości przez niego wysyłane, w rzeczywistości było wiadomościami, na które on nigdy nie odpowiedział, bo był ich odbiorcą, a nie nadawcą. No zgadza się, no, gdyby tego się nie udało zrobić, to, to nigdy by to prawda nie wyszła na jaw. Nie okazałoby się, że telewizja celowo manipulowała tymi wiadomościami po to, żeby w kampanii pokazać go jako osobę, która na lewo finansuje kampanię wyborczą, y, spotyka się w jakichś dziwnych miejscach, odbiera telefon na jakiś mini, co kompletnie w ogóle było przejnaczeniem sensu tych y, SMS-ów, które dostawał, a przede wszystkim było kompilacją y, trzech różnych SMS-ów i treści. Stworzony w jedną całość, po to, żeby nadać temu jakiś kryminalny charakter, którego w ogóle nie było. A wiemy, którzy pracownicy telewizji publicznej brali udział w tej nagonce? Kto się tam jakoś specjalnie angażował? No, głównymi osobami, które to rozgrywały, to był najpierw Miłość Kłeczek, czyli dzisiejsza gwiazda to on wystawał pod ratuszem w Wino Wrocławiu i prowadził e, tak zwane lajfy, e, czyli wejścia na żywo, bo... To jest ten człowiek, który wyzywa posłów opozycji od hamów na przykład tak, w swoich programach, tak? Tak, tak. Mhm. To jest człowiek, który się absolutnie nie cofnie przed niczym i y, dodam tylko, że zastąpił dziennikarzy Regionalnego Ośrodka w Bydgoszczy, którzy nie chcieli w ogóle tego robić, natomiast no, to był człowiek doskonały do tej roboty, przesłany z Warszawy, który się tym zajmował. Powielał te wszystkie kłamstwa, które... Czyli pracownicy TVP w Bydgoszczy mieli wątpliwości moralne, których ten człowiek nie miał. Tak, mhm. tak. I on powielał te wszystkie historyjki, które właśnie ta działaczka PiSu opowiadała o tych zeznaniach. To była kuriozalna sytuacja w pewnym momencie, jak Kłeczek stanął przed Urzędem Wino w Wrocławiu i kazał operatorowi filmować pokój, w którym był ten wydział promocji, w którym tam dochodziło do tych, do tych wyłudzeń. A to moja ulubiona scena jest. Tak. I e, opowiadał właśnie o antenie, która była na dachu zamontowana, z której wychodziły kable po to, żeby wysyłać stamtąd hate pod fikcyjnymi kątami. I opowiadał, że specjalna aparatura do tego służyła, nie do namierzenia przez służby specjalne nawet i tak dalej i oprogramowanie TOR, które specjalnie kupili na tę okazję. To były to kompletne bzdury, bo oprogramowania toru, po pierwsze się nie da kupić, tylko każdy to może ściągnąć na swój telefon i używać kiedy tylko chce, a druga sprawa, że to były kable prowadzące do anteny, która służyła do komunikacji z centrum zarządzania kryzysowego z innymi miastami. Ja się śmieję, ale przepraszam, to w ogóle nie jest śmieszne. To jest absolutny upadek. On zupełną poważną minął właśnie te wszystkie głupoty powielał, i nie tylko on, drugim bohaterem negatywnym tej historii jest Samuel Pereira który do dzisiaj zresztą ma się za obręce prawdy, gdy mu się wytyka, że brał udział w manipulacji tych treści, które były później publikowane na antenie TVP Info. Zresztą Brejdowie wytoczyli mu procesy w tej sprawie, które ciągle jeszcze trwają, ale pewnie się za jakiś czas zakończą. Ja byłem na jednym procesie, który właśnie mu wytoczyli, to kuriozalna była sytuacja, w której on... Mówi o sobie jako ofierze. Odwraca to ogonem zupełnie. Mówi, że on dążył do prawdy, że jeździł do Inowrocławia, spotykał się ze świadkami, ze źródłami. Ja doskonale wiem, jakie jego źródła były. On opierał swoje rewelacje na zeznaniach głównej oskarżonej oraz byłej pracowniczce urzędu w Inowrocławiu, która miała powody do tego, żeby nienawidzić Brajzów i tej działaczki PiSu, bo była sfrustrowana, nie była awansowana przez wiele lat, a później w trakcie jeszcze właśnie tej całej afery poszła pracować do pisowskiego wojewody i pracuje u niego do dzisiaj. Więc on nawet nie próbował dokonfrontować tego z Brazami, tych, tych wszystkich historii. Nawet sobie tego trudu nie zadał. To była propaganda od początku do końca, którą uprawiali. W Twojej książce się pojawia jeszcze jedno nazwisko Michała Rachonia. Tak, jestem na nazwisko Michała Rachonia, jestem na nazwisko Michała Adamczyka. Oni akurat brali udział w obrabianiu tych informacji, które TVP Info publikowała na podstawie tych zmanipulowanych SMS-ów wykradzionych przez służby specjalne, twierdząc, że i opierając się na w tym artykule Pereira, który wtedy opublikował, twierdząc, że to jest śledztwo dziennikarskie, które on przeprowadził, jednocześnie wskazujące na to, że BREZa ma jakieś zarzuty kryminalne i dopuścił się jakichś przestępstw. Co oczywiście było kompletną bzdurą, no ale tak jak mówię, no wtedy nikt nie wiedział o tym, że to były w ogóle wiadomości wykradzione Pegasusem. Brejzowie nie mogli się bronić w tej sprawie, nie wiedzieli, jakie są zeznania świadków, o co w ogóle chodzi. A telewizja państwowa aktywnie uczestniczyła w tym podczas kampanii, żeby wykończyć Braze i przedstawić ich w negatywnym świetle, bo do wyboru został miesiąc. Mówiłeś o tym, ale jeszcze chciałbym, żebyśmy na koniec naszej rozmowy, która tak naprawdę jest tylko zaproszeniem, wprowadzeniem do sięgnięcia po książkę Michała, bo to są rzeczy, które naprawdę no, powodują, że oczy wychodzą na wierzch ze zdziwienia i nie tylko, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym, jak wygląda sytuacja dzisiaj. Wspominałeś o tym, że są procesy, że są oskarżenia, ale nie tylko jest tak, że agenci CBA nagle zmieniają pracę. Prokuratorzy odchodzą, to jest wiadomość z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Sędziowie nie są pewni swojej przyszłości. Może się okazać, że lada chwila bycie aktywnymi uczestnikami całej tej afery, no przynajmniej zawodowość to się dla nich skończy. To jest sprawa, która musi zostać wyjaśniona od podszewki i od początku do końca, bo to jest historia o psuciu państwa. To jest historia o zaufania publicznego, o celowym zbudzaniu nieufności. No ale wiesz, ten lęk ich teraz, przepraszam, że wejdę ci słowo, pokazuje, że oni mieli świadomość, czemu uczestniczą. To nie było bezwolne. Ale oczywiście, że tak, ale to jest historia w ogóle o sędziach i prokuratorach, o tym w ogóle, co PiS zrobił z tym systemem, tak? O tych prokuratorach i sędziach po neokrs, którzy robią to, co robią i wydają wyroki lub decyzje zgodne z linią partyjną, bo służy im to karierze politycznej, to jest główna motywacja. Bo służy to ich lepszym zarobkom. Czasem ze względu na pobudek ideologicznych, bardzo często ze względu na to, że byli pomijani przy awansach, lub wydaje im się, że, że zasłużyli na nie, i przeskakują w błyskawicznym tempie nawet kilka szczebel kariery zawodowej, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo nagle osoby, które gdzieś pracowały w sądach okręgowych czy rejonowych Stają się sędziami sądu apelacyjnego, a nawet kandydatami do sądu najwyższego. No to jest rzecz, która jest, włoż się na głowie jeży, że ludzie, którzy nie mają kompetencji do tego, nie brają odpowiedzialności za wydawane wyroki, nagle mają decydować o sprawach najwyższej wagi. I to jest sprawa, która musi być wyczyszczona jeśli o tą historię od początku do końca, ale to jest też sprawa pokazująca, że cały ten wymiar sprawiedliwości, służby specjalne i media musi być kompletnie po prostu zreformowane, od podszewki zmienione, po to, żeby takie historie jak ta, o której właśnie piszę w książce już nigdy nie powtórzyły. Powiedz, czy ta książka, skoro już jest, trafiła do twojego rozmówcy, od którego zaczęliśmy? Czy ten człowiek, który spotkał się z tobą w ciemnej chacie w lesie już miał okazję Polskę na podsłuchu przeczytać? Tego nie wiem, bo jak nie zdradzając zbyt wiele, odpowiedź na to chyba też na końcu książki się znajduje, lub sugestia, co się mogło wydarzyć. Ale jeśli nas słucha, to serdecznie pozdrawiam i polecam książkę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. My też się spotkamy, proszę Państwa, w podcaście Książki, Magazyn do Słuchania za dwa tygodnie. Jaka to będzie rzeczywistość, to się okaże, ale miejmy w pamięci, podejmując decyzję, także te słowa, o których przed chwilą Michał mówił. Cała ta książka jest po prostu opowieścią o upadku państwa i o tym, jak w ciągu kilku lat można było do dna doprowadzić służby, prokuraturę, sądy, media publiczne i jak można było cały ten aparat państwa dokonać niezłej inwestycji, żeby służył konkretnej opcji politycznej, bo przecież nie chodziło o to, żeby przynosiło to zysk także innym. Polska na podsłuchu, jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii. Zmienił się w narzędzie brudnej polityki. To jest tytuł książki. Na okładce są kable. Łatwo ją znaleźć w witrynach księgarni i w sieci. Michał Kokot, autor tej książki, dziennikarz wyborczy był Państwu moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Michał Nogaś, do usłyszenia. Przypominam, że za tydzień idziemy głosować. Książki. Magazyn do słuchania.